Cześć, tu Galdor i negatywnym okiem Half-Life 2. Pierwsza rzecz, jaką musimy ustalić, to historia, jaką opowiada gra. Otóż Ziemia, czyli jakby nie było nasz dom, zostaje opanowana przez międzygalaktyczną rasę obcych. Dla niepoznaki nazwiemy ją kombinatem. Nie dzieje się to oczywiście po dobroci. Mamy do czynienia z prawdziwą inwazją, a taka wymaga odpowiedniej reakcji ze strony Ziemian. Niestety, heroiczna obrona całej planety kończy się po 7 godzinach. I teraz pomyślcie, jaką potęgę trzeba mieć, aby zniszczyć wroga w 7 godzin? Ziemianie mieli przecież oprócz czołgów, rakiet, broni atomowej, Chucka Norrisa i pasztet z Biedronki. Ale oczywiście okej, przegrywamy. Trudno, mleko się rozlało. Co mi właściwie nie gra w tej całej sytuacji, to to, że z jednej strony mamy wroga, który niszczy światy w 2-3 godziny, a z drugiej strony, jaki on musi być niedołężny przy tej całej swojej potędze, ten cały kombinat, nasz arcywróg, bo przez większość gry nie mogą znaleźć naszego bohatera, a o pokonaniu go nie wspominając. Co gorsza, rozwalamy ich żołnierzy, niszczymy ich samoloty, helikoptery, budynki i depczemy trawę. I te wszystkie braki śmieci, papierki i zwłoki zostawiamy za sobą. Tutaj następna kwestia. Oczywiście nawet kombinat wszechpotężny, wszechinteligentny, nawet oni orientują się, a raczej powinni, że jeśli obok bunkra stoi nasz pojazd, jak w tej scenie, czyli gościa, którego szukają, to znaczy, że jesteśmy w nim, w tym bunkrze. Ewentualnie może tam być ktoś, kto nas widział, ewentualnie czuł, ostatecznie może to być baza ruchu oporu albo butik z kwiatami. Tak czy siak, to jest miejsce do sprawdzenia. Dziwi mnie w ogóle, że jakieś bazy ludzi przetrwały więcej niż 15 minut. Mam wrażenie, że lepiej już się chowają promocje w sklepie na majonez, bo te chociaż wtapiają się w tłum innych produktów spożywczych. A tak wygląda dla przykładu jedna z baz rebeliantów. W ciągu dnia otwarty teren, nikt się nie kryje, większość ma broń. Brakuje tylko jednej rzeczy, napalmu zrzucanego przez wroga. No ale wszystkiego mieć nie można. Lecąc dalej. Jak już masz tą bazę pod ziemią tajną, to jej okolicy w nocy nie oświetlasz, nie puszczasz muzyki, nie rzucasz pudłami, aby się nie zdekonspirować. Po to ją masz schowaną, tą bazę, aby o niej nikt nie wiedział. Chyba, że to klub nocny, albo przyszłe miejsce masakry, ewentualnie rzezi z twoim udziałem. Co jednak widzimy podczas zabawy z robotem? W tajnej, jakby nie było, a także ważnej bazie rebeliantu. Wielkie reflektory, halogeny, robimy kupę hałasu. Brakuje tylko fajerwerków i spływu po Dunajcu. Oczywiście, możliwe, że to nie przez światło, a przez łódź zostawioną przed bazą. Ktoś się tym terenem zainteresował, ewentualnie sąsiadka z naprzeciwka zadzwoniła o zakłócaniu ciszy nocnej. Jaka prawda nie jest, to skutek czy atak wroga mnie nie dziwi. Kwestia następna i ona jest bardziej techniczna. W pewnym momencie gry dostajemy łódź, od naszych braci rebeliantów zresztą. I kiedy tak sobie płyniemy, beztrosko, po tych prowincjonalnych ściekach atomowych, nagle jak grom z nieba pojawia się i to nieoczekiwanie helikopter kombinatu. A jako, że to nie helikopter enklawy z Fallouta, nie przylatuje na chwilę, tylko leci za nami powiedzmy z 10 minut. I może się mylę, to jednak jak na jeden helikopterek, to raczej dużo on ma min na pokładzie. Takie wielkie kule, a on taki mały i nieśmiały, a je zrzuca jakby miał zapas miliona sztuk. Tak myślałem, dopóki nie doszło do walki finałowej pomiędzy nami a tą latającą fabryką mini soczewicy. On ma ich nieskończoną liczbę. Seria, jaką zrzuca podczas tej walki, jest jakąś groteską. Czuję się, jakby kombinat chciał w tej walce zrzucić cały swój zapas amunicji na 20 lat w przód. Łatwiej policzyć do 2 w nocy niż ilość pocisków, jakie na nas ślep posyła pilot tej maszyny. Osobiście to bałem się nawet pomyśleć, naprawdę bałem się nawet pomyśleć o zestrzeleniu tego pojazdu. Bo co się stanie po jego zestrzeleniu, tego pojazdu i to wypełnionego taką ilością materiałów wybuchowych? Czy to będzie koniec wszechświata, czy tylko naszej galaktyki? Cienie. Cienie, jakie zostawiają, rzucają postacie na ziemię i podłogę. To następna rzecz, która jakby mnie bawi. Okazuje się, że w zależności od materiału podłoża, szybkości obrotowej ziemi i samopoczucia postaci, bohater lub bohaterka zostawia cień albo nie, albo jego część tylko. Ta powabna pani przed windą zostawiła cień, znaczy ma cień, nawet ładny, a w windzie już go nie ma. Znikł. Wieść gminna niesie, że jej cień w tym czasie pomyka schodami, aby zdążyć przed windą. Co by nie powiedzieć o tym pierwszym przypadku, to drugi bardziej mnie zainteresował, zaintrygował. Jest jakiś mistyczny.
czyli tajemniczy. Na jakimś drzewie wiszą zwłoki kogoś, jakiejś postaci. Niby nic nadzwyczajnego, ale są tu dwie rzeczy, które nie grają. Pierwsza, po co ktoś powiesił nogi na drzewie i to w taki sposób to zrobił. A druga sprawa, cień tego wisielca. Sorry, ale jak można wpaść na taki poroniony pomysł? Co twórcy myśleli? No, jak oni to wymyślili? Jak wytworzyli takiego potworka? Chyba chcieli zabić nas śmiechem albo zakrztusić wczorajszym obiadem. Okej, praktycznie na początku gry mamy jeszcze jedną intrygującą sytuację, o której bym zapomniał. Z opresji ratuje nas, to znaczy takiej sytuacji ciężkiej, takiej bez wyjścia krytycznej, ta piękna pani. No dobra, niech będzie tylko pani. Dałbym wam wszystko, co chcecie, prawie. Jakbyście mi wyjaśnili. W jaki sposób ona rozwaliła to komando pięciu chłopa? To tak samo jest realne jak zadzwonienie do siebie i się dodzwonienie. Ja tam próbowałem i było zajęte. Uśpiła ich, ululała do snu, grała na fortepianie. Tego nie tłumaczy nikt. I może nawet lepiej. Ostatnia rzecz w tej jeszcze dość grywalnej, dobrej grze. To animacja rąk bohatera, a raczej jej brak. Może by mnie to tak nie irytowało, gdyby w kilku momentach nasz bohater nie zachowywał się tak, jakby rąk nie miał. Przykład? Kiedy płyniemy tym poduszkowcem, po kanałach zresztą, to co wam się rzuca w oczy? Czy coś was dziwi? A raczej, czy czegoś tu nie brak? Po co robić animacje rąk trzymających kierownicę? Twórcy wyszli z założenia, że siłą woli też się da kierować lub balansem ciała. Brakuje tylko tego, abyśmy w ogóle mieli zamknięte oczy podczas tego płynięcia, co jakby się głębiej zastanowić, ma nawet sens. Tak samo jak zaklejenie uszu watą. Obie dłonie bohatera widzimy raz zresztą, obok siebie i to jednocześnie. Kiedy? Podczas zakładania skafandra ochronnego. I przyjrzyjcie się tej scenie jeszcze raz, bo nie na darmo pięciu grafików przez pół roku nad tym efektem, tą animacją pracowało. A już tak na marginesie. Co do reszty ciała Gordona, to ciężko coś powiedzieć więcej niż to, że chyba je ma. Chociaż z drugiej strony ręce de facto są jedynym elementem, który widzimy. A żeby było pikantniej, mój niepokój budzi także to, że nasza postać nie ma cienia i patrząc w dół nie widzimy nóg. No cóż, nie można mieć wszystkiego, prawdopodobnie. Pozdrawiam was moi cesarscy bracia i siostry, cześć!